sumie to ten odcinek powinien być kręcony o gniewie. Widzicie ten piękny kolor na moich ustach? Otóż dostałam przedwczoraj tą pomadkę, a z kolei wczoraj wieczorem jedno z moich dzieci musiało w pośpiechu zakryć ją, żebym się nie zorientowała, że właśnie maluję sobie policzki tym kolorem. No i jakby nie wkręciło tej szminki do końca. Ale, dobra, nieważne, o gniewie nakręcimy może następnym razem. Akurat ochłonę trochę po tym wydarzeniu. Teraz lecimy po kawę, moja jest już gotowa i będziemy dzisiaj gadać o złym źle, o strasznych ograniczeniach, o granicach. Ha! Moja kawa gotowa z pianką, otóż troszkę opadła. Tymczasem granice. Dlaczego one tak często tak źle nam się kojarzą? Granice? Ale ja jestem bardzo spontaniczną osobą. Podobnie moje dziecko. Nie zamierzam ograniczać żadnych możliwości, jakie mogłyby nam się przytrafić. Życie jest przecież pełne niespodzianek, to karuzela. Proszę pani, ja i moje dziecko jesteśmy jedno. Jesteśmy monolitem. Żyjemy w pełnej bliskości. My raczej scalamy się, aniżeli ze sobą rozdzielamy. Czy pani sobie wobec tego wyobraża, że ja decyduję się na jakieś sztuczne bariery między nami? Na jakieś ograniczenia? Nie, no to jest po prostu wykluczone. Przepraszam. Co, kochanie? Nie, no, mleczko mamusi będzie dopiero na wieczór. Teraz zrób lekcję, dobrze? No, no. Ja jestem żyjącą istotą. Ty jesteś żyjącą istotą. Dzieci są żyjącymi istotami. Podobnie jak zwierzęta, jak rośliny. Czy jeśli na roślinę położysz słoik, dasz jej szansę wzrostu? Czy jeśli zatem ograniczysz dziecko sztuczną barierą, dasz mu szansę prawdziwego rozkwitu? Ale to wszystko, to się da zrobić nawet z granicami. Granice to nie jest sędzia, którego wpuściliście sobie bocznymi drzwiami i on teraz stoi nad wami i mówi: tego nie wolno, a mówiłeś, że będziesz robił inaczej, rodzicu. Naprawdę jesteście u siebie i ustanawianie granic czy zasad funkcjonowania ma wam pomóc, a nie was wiązać. No ludzie kochani. No to po co są granice? Granice mają do wykonania trzy ważne zadania. Zadanie numer jeden. Granice, których dziecko jest świadome, które rozumie, sprawiają, że świat staje się poukładany. To znaczy, to jest dobre, a to złe. To mogę, tego nie mogę. Tak należy postępować, a tak nie należy postępować. I to jest właśnie granica. No, to był punkt pierwszy. Punkt drugi. Granice czynią świat dziecka bezpiecznym. I znów chodzi o to, że dziecko wie, czego należy się spodziewać. To jest przewidywalność. I wiem, że rodzice, którzy lubią działać, są ekspresyjni, lubią działać spontanicznie, lubią takie zrywy. Ja na przykład do takich należę. Czasem źle znoszą fakt, że ten świat, zwłaszcza jak dziecko się pojawi dopiero w domu, musi być bardziej poukładany. No ale musi taki być. Słuchajcie, no rytm dnia sprawia, że dziecko wie, czego się spodziewać. Oczywiście nieświadomie najpierw, tak? Ale ono to czuje i to jest jakoś tam dla niego uporządkowane. Wiecie, że jak się noworodek urodzi,
to zwłaszcza teraz jest jakoś taki powrót do tych zasad, do tego sposobu postępowania, jaki u zarania tam był, u zarania dziejów, że to dziecko się owija. I to owija się je dosyć ciasno. Po co? Ano dlatego, że ono było najpierw w brzuchu matki ściśnięte i wiedziało, i czuło, tu jest ścianka, tu jest ścianka, tu jest ścianka, tak mi dobrze, wiem gdzie jestem. Wychodząc na świat, no tego jest dużo, tej przestrzeni jest za dużo, nie ma tego dotyku, więc owijamy je, żeby czuło się bezpiecznie. Z czasem to owijanie się poluzowuje, z czasem się z niego rezygnuje. No kurczę, jak w życiu. Te zasady są najpierw dość mocno ograniczające, z różnych przyczyn, chyba nie muszę mówić jakich. No a potem te granice się poluzowuje, poszerza, więcej można, na więcej dziecku pozwalamy i tak dalej, i tak dalej. No jak normalnie z tym kocykiem po porodzie. I bezpieczeństwo polega na tym, że to dziecko, które wie jak w domu jest, wie, za co rodzice się wkurzą, a za co ucieszą, czy z jakiego powodu, czego pogratulują, a czego powiedzą, kurczę, nie rób tego więcej. Tak? W jaki sposób w ogóle reagują, jak one się tego uczą, że w domu to się robi to, a tego się nie robi. To jest stabilne podłoże, na którym ono stoi. I nie musi się zastanawiać, czy ma utrzymywać równowagę i na tym się skupiać, tylko może już jakby myśleć o czymś innym, zajmować się innymi rzeczami. To są jego ściany, gdzie ono się czuje bezpieczne. Uwaga, to nie jest sufit. To nie jest sufit, który ogranicza. To pomieszczenie, w którym czuje się bezpiecznie. Tak? To jest jasne? No. Taka cecha granic, trzecia rola granic, to jest, i znowu niektórym się to będzie źle kojarzyło, przygotowanie do życia w społeczeństwie, w określonej kulturze. Tak, rozumiem trudność u nonkonformistów. Mam tak nonkonformistyczne dziecko, że wierzcie mi, wiem co to znaczy bunt. I wiem co to znaczy trudność w dostosowaniu się do zasad panujących w danym miejscu, panujących w danej społeczności. Naprawdę to wiem. Ale to, moi drodzy, nie oznacza, że z tego rezygnuję. Dlatego, że dziecko wychowuje się w określonej kulturze. Nie mówcie mi, kurczę, że to jest uleganie presji społecznej. Ponieważ nie wiem, czy jest Wam wszystko jedno, czy Wasze dziecko zareaguje tak? Znowu mi się kółko od wózka! Ja pierdolę. Jaki brudny ten miś! Mamo, kup mi tego ludzika! Czy tak? Kurczę, znowu mi się zepsuło kółko od wózka. Ja cię kręcę, ale brudny ten miś? Mamo, kup mi tego ludzika! I co? Wszystko jedno? No jakoś nie sądzę. Podsumowując. Bądźcie spontaniczni i obejrzyjcie czasem bajkę pełnometrażową w tygodniu, a nie w niedzielę, jak na przykład u mnie. Albo zjedzcie śniadanie w łóżku, albo na kanapie, mimo że przecież je się przy stole. Ale wiecie, to jest jeszcze ten urok rzeczy, które się robi tylko raz na jakiś czas. Tak inaczej niż zwykle. A generalnie zasady, czy granice, czy sposób, w jaki funkcjonuje rodzina, no musi być jakiś czytelny i zrozumiały. A to, co jest jakby abstrahowaniem od tego, jest odskokiem, jest jeszcze fajniejsze, tak? Więc głęboki oddech, oczyszczamy teraz umysł i zadajemy sobie pytanie. Czy w moim domu granice są? Są jasne? Czytelne? Zrozumiałe? I czy dziecko jest ich świadome? No, bo jeżeli myślisz tylko, że one są, ale twoje dziecko nie wie,
na przykład o tym, to naprawdę nie zawsze jest tak, że jak ty jesteś przekonany, że w domu panują określone zasady, to dziecko twoje ma takie same wnioski. Przykład, który mi kiedyś opowiedziano, a który uwielbiam i który jest wzięty rzeczywiście z życia, to się wydarzyło. Matka została wezwana przez wychowawczynię do szkoły, żeby porozmawiać o złym zachowaniu jej dziecka. No i sytuacja, wiecie, rozgrywa się na korytarzu, one tam stoją gdzieś oparte przy ścianie czy przy oknie, rozmawiają, no ta kobieta tam wychowawczyni wyjaśnia, równocześnie to dziecko orbituje wokół nich i co jakiś czas wspina się na parapet, wchodzi na ten parapet i wychowawczyni, nadając do matki, równocześnie ściąga je, wiecie, z tego parapetu. W końcu, no po którymś razie nie wytrzymuje i mówi: no widzi pani jaki on jest niegrzeczny, no w ogóle się nie słucha. Na co mądra matka mówi: ale proszę pani, on ani razu nie usłyszał od pani, że ma nie wchodzić na parapet. Prowadząc zajęcia dla rodziców, prowadząc szkołę dla rodziców i wychowawców, widziałam to nieraz, że trudności wychowawcze, że jakieś problemy, że jakieś, wiecie, takie sytuacje, które w domu są, rodzic już nie może, żyła mu skacze, tu się stara, nie wychodzi, coś jest ciągle nie tak i on nie umie zdiagnozować, co jest nie tak, że tak naprawdę problem jest no tu, w tej przewidywalności, w tych granicach właśnie, w tym, że dziecko nie wie, czy tak naprawdę ono może, czy nie może, bo czasem mu pozwalają, a czasem nie. To nie jest żaden odskok od zasady, tylko po prostu raz tak, że jest ping-pong. No, da, trzeba to sprawdzić. I ty to musisz sprawdzić, mamo, tato. I to mama i tata są odpowiedzialni za wyznaczanie granic i za ich jakby respektowanie. I nawet mimo tego, że twoje dziecko rośnie i są pewne sprawy, które możesz z nim uzgodnić, pewne jakieś sposoby postępowania, które możecie wziąć jakby na warsztat, przegadać sobie i wymyślić jakąś wspólną metodę, no to są też takie, które sorry, ale nie podlegają dyskusji. Na przykład nie wolno malować markerem po telewizorze. Choćby się tak strasznie chciało. Nie wolno rzucać kamieniem w okna. Nie wiem, nie wolno rysować serduszek na samochodzie taty śrubokrętem. No chyba jakby to jest jasne, nie? Mam nadzieję, że jakoś znieśliście ten temat, że pijecie kawę. Moja to już chyba w ogóle wystygła. Ale to będzie świetny pretekst, żeby sobie zrobić nową, więc jakoś nie boleję nad tym. Ten temat już za nami. Pierwszy odcinek mojego nowego otwarcia już za mną. Dajcie mi koniecznie znać, czy jest ok. Dobra? Dajcie mi znać, czy macie w domu, albo jakie macie w domu zasady. Kardynalne takie, wiecie, nieprzekraczalne. Albo w ogóle jaki macie ten pogląd. Chociaż strasznie jestem ciekawa tak naprawdę, no właśnie tych granic, jakie u was w domu są wyznaczone. Piszcie pod spodem. Tam jest taki kciuk do góry, który da mi znać, że poszło ok. A tam jest nawet takie okienko, subskrybuj. Jakby się ktoś zdecydował, będę w niebo wzięta. Facebook, strona, wszystko jest na dole w opisie. Chodźcie, zaglądajcie, może polecajcie. Będę wtedy miała na pewno jeszcze więcej energii do tego, żeby robić to, no za co się właśnie wzięłam. A póki co życzę wam powodzenia, pozdrówcie wasze dzieciaki, do następnej kawy.